ksiądz Józef Szajda, którego naszym słuchaczom nie trzeba przedstawiać, jest miłym gościem dziś w ten świąteczny poranek. Z księdzem Józefem chcę porozmawiać o świętości, bo ksiądz ma ogromne doświadczenie duchowe i ogromne doświadczenie kontaktu z człowiekiem. To jest taki dar niesamowity, że i ludzie do księdza lgną i ksiądz chyba też w swoim życiu zawsze szukał ludzi i bardzo ich słuchał. Zatem z księdza doświadczenia korzystając chcemy dzisiaj zapytać o taką receptę na świętość. Jak świętość osiągnąć w życiu? Co jest najważniejsze? Świętość jest powołaniem człowieka. Dlatego, bo Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a zatem stworzony na obraz czegoś najświętszego. I świętość jego jest powołaniem, ażeby być człowiekiem po prostu dobrym człowiekiem, który żyje według zasad, przykazań Bożych, który urzeczywistnia swoim istnieniem dobro. I dzięki temu, że on jest na świecie, to świat jest lepszy, ładniejszy, jest taki, na którym chce się żyć i warto żyć. I tak jak mówi Brandstetter, wtedy dopiero jestem człowiekiem, kiedy jestem dobry. I dlatego też powołaniem każdego z nas jest realizować świętość. Czyli idę dobrego człowieka, jaką przyniósł nam Jezus i o której ciągle powtarzał. Jak dojść do świętości? Czyli jak dojść do samorealizacji? Każdy człowiek, ktoś nam powiedział, wchodzi do nieba swoimi schodami. Każdy ma metodę na siebie, tylko jedno jest takie bardzo pomocne w tym wszystkim. Mianowicie, że człowiek ma sumienie, ma ten wewnętrzny zegar, ma ten wewnętrzny kompas i on wie już z urodzenia, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli sumienie nie zagłuszy, to on będzie postępował dobrze. A jeżeli jeszcze przyjdzie pomoc w postaci wychowania w rodzinie, w postaci religii, to mu wtedy będzie o wiele łatwiej. Ale świętość jest po prostu drogą bardzo indywidualną każdego z nas. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Każdy ma swój krzyż, więc każdy ma swoją drogę. Ale jednocześnie człowiek, każdy ma swoją jakąś radość, która go uskrzydla i pomaga cieszyć się, że Bóg jest w jego sumieniu, w jego sercu, że sam Bóg przeżywa z nim jego życie. I to właśnie tego z dnia na dzień człowiek razem z Bogiem urzeczywistnia swoją świętość, swoją doskonałość. Urzeczywistniać to, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, nikim nadzwyczajnym, ale dobrym człowiekiem, sługo dobry i wierny, żebyś w małych rzeczach wierny, dam ci rzeczy wielkie.